Dzień dobry, witam Państwa na debacie innowacje w branży budowlanej, czy podołamy zielonej rewolucji organizowanej przez Wprost. Ja się nazywam Anna Kamińska, jestem redaktorką naczelną portalu branżowego Buduj z Głową i mam przyjemność prowadzić tę debatę. Tematem naszego spotkania są innowacje i planowane zmiany w budownictwie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu tej branży na środowisko oraz dążeniem do neutralności klimatycznej. Będę o tym rozmawiała z moimi gośćmi, a są nimi pan Henryk Kwapisz, dyrektor do spraw relacji instytucjonalnych Grupa Saint-Gobain w Polsce. Dzień dobry. Pani Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, CEO w DMD Modular. Dzień dobry. Pan Adam Ambrozik, dyrektor Public Affairs firmy Velux w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry. Pani Aleksandra Stępniak, konsultantka do spraw efektywności energetycznej, odpowiada za Public Affairs w firmie Danfoss w Polsce i regionie Europy Wschodniej. Dzień dobry. I pan Jacek Boruc, dyrektor w pionie przygotowania produkcji Warbut SA. Dzień dobry. Witam Państwa jeszcze raz. Za pomoc w organizacji debaty dziękujemy naszym partnerom, a są to partner strategiczny Grupa Saint-Gobain oraz partnerzy DMD Modular i Velux. Dodam jeszcze, że znajdujemy się w przestrzeni grupy Saint-Gobain działającej w celu Making the World a Better Home. W pracowni Przewrotu Kopernikańskiego mieszczącego się w kompleksie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. I to miejsce właśnie powstało z myślą o prowadzeniu debat i dyskusji w sprawach społecznie ważnych, no takich właśnie jak innowacje czy zrównoważony rozwój. Może na początek krótkie wprowadzenie, dlaczego my w ogóle rozmawiamy o innowacjach w budownictwie w kontekście ekologicznym i o co chodzi z tą całą zieloną rewolucją, tak? Przecież o zrównoważonym budownictwie w Polsce już słyszymy od dawna. Otóż ma to związek z celami stawianymi przez Unię Europejską, czyli dążeniem do dekarbonizacji gospodarki oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Najpierw mamy pakiet Fit for 55, czyli plan zmniejszenia do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych o 55% względem roku 1990, a później całkowita dekarbonizacja do 2050 roku i hasło gospodarki w obiegu zamkniętym. I te zmiany oznaczają dla całej gospodarki, ale w tym w szczególności dla budownictwa, wielkie wyzwanie, ponieważ jest to branża generalnie energochłonna. Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii, a cały przemysł budowlany razem z budynkami za 38% emisji dwutlenku węgla. Przy czym 28% to jest emisja pochodząca z eksploatacji, a 10% z produkcji materiałów i z procesu budowlanego, ewentualnie rozbiórki. I teraz, jeżeli dodamy do tego, że 75% zasobów naszego kontynentu jest nieefektywnych energetycznie i tylko 1% rocznie tych zasobów jest poddawanych renowacji, no to mamy prostą odpowiedź, dlaczego właśnie budownictwo będzie tą kluczową gałęzią w procesie dochodzenia do zeroemisyjności. I wszystkie przepisy i regulacje, które już zaczęły się pojawiać, no będą prowadziły do zmniejszania tego śladu węglowego i wymuszały wiele zmian.
Jakie zatem innowacje i zmiany muszą zajść w budownictwie, aby dojść do neutralności klimatycznej w Polsce? I czy jako sektor jesteśmy do tych zmian przygotowani? Panie Henryku, jak pan sądzi? Z tym pytaniem zwracam się do pana Henryka Kwapisza. Znaczy, przede wszystkim strasznie się cieszę, że jesteśmy w pracowni przewrotu kopernikańskiego u nas w Saint-Gobain, bo rzeczywiście chcemy jakiegoś przewrotu dokonać i zmieniać świat, żeby nam żyło się lepiej. Odpowiadając na pytanie pani redaktor, nie mam bladego pojęcia. Mieliśmy taki projekt Polskie Miasta Przyszłości 2050, gdzie razem z Polskim Towarzystwem Studiów nad Przyszłością próbowaliśmy przewidzieć, jak będą wyglądać miasta przyszłości w 2050 roku, czyli za 20 kilka lat. Coś tam nam z tego wyszło, ale miałem okazję wczoraj obejrzeć film Telewizji Polskiej z roku 1975, którego tytuł brzmi Rok 2020, jak będą wyglądać nasze miasta. Czyli próbowali przewidzieć właśnie za 25 lat, co tam będzie i między innymi było powiedziane, że będziemy mieszkać w plastikach, że na wsi będą powstawać kompletnie wyposażone domy prefabrykowane, że domy to będą zielone ogrody, że metro w Warszawie będzie tylko na fragmencie centralnym pod ziemią, a poza tym będzie na ziemi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że nic się w zasadzie z tego nie sprawdziło. Jedyna rzecz, która się sprawdziła z tego filmu, to jest to, że w zasadzie zanikł zawód z Duna. To jest jedyna rzecz, która się sprawdziła, reszta nie. Nie zmienia to postaci rzeczy, już tak zupełnie serio odnosząc się do pytania, to wydaje się, że nie ma w zasadzie odwrotu od tego, żeby zmienić budownictwo, żebyśmy my się zmienili, żeby wprowadzić innowacje. Tego być może nie widać tak gołym okiem. Ale tak jak przez lata zmieniło się budownictwo pod kątem efektywności energetycznej, to się stało. Rzeczywiście zużywamy mniej energii. Tak, w tej chwili takim wyznacznikiem, moim zdaniem, i wydaje mi się, że tu akurat się nie mylę, będzie ślad węglowy. No bo chodzi właśnie o to, żeby dochodzić do neutralności klimatycznej, czyli trzeba będzie w jakikolwiek sposób ten ślad węglowy budynków liczyć. Projektanci będą się musieli nad tym zastanawiać, dokonując wyborów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jak w to wpleść innowacje? Mamy w tej chwili w Saint-Gobain taki projekt coroczne Innovation Awards, nagrody innowacyjne, na które każdy kraj może zgłosić jakiś swój pomysł we wszystkich zakresach, produkcji, marketingu i tak dalej, i tak dalej. Dopiero co się odbyła gala, było bodajże 89 projektów i niektóre naprawdę takie, no wydaje się przełomowe, podam przykład, koledzy w Tajlandii wymyślili, żeby do zapraw Webera dodawać w miejsce wypełniaczy klasycznych popiół ze spalania oleju palmowego. Czyli coś, co i tak w Tajlandii, która ma mnóstwo palm, wykorzystywać. Tym samym to się dzieje gdzieś wewnętrznie powolutku i wydaje mi się, że branża jest do tego przygotowana. Tylko trzeba zmienić sposób myślenia ludzi, żeby oni zaczęli myśleć właśnie o tym śladzie węglowym, że to jest niezwykle ważne. Do efektywności energetycznej się przekonaliśmy. A czy się przekonamy do śladu węglowego? No mam nadzieję, że tak. No tak, ślad węglowy jest tak jakby wydaje się lepszym parametrem opisującym budownictwo pod kątem właśnie wpływu na środowisko niż samo zużycie energii, prawda? I chociaż jest to powiązane oczywiście. Dobrze. W jakim stopniu, tak. Tak, może przejdziemy do materiałów budowlanych, bo trudno sobie wyobrazić te innowacje bez zmian w produkcji materiałów budowlanych. Co robią producenci, żeby zmniejszyć ślad węglowy na etapie produkcji? Może pana Adama Ambrozika poproszę najpierw. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że zaczynamy łączyć efektywność energetyczną ze śladem węglowym. Pani powiedziała, że te sprawy bardzo często idą razem. Ja powiem coś przewrotnego. One niestety bardzo często idą w przeciwnych kierunkach. To znaczy my możemy podnosić efektywność energetyczną budynków no niemal w nieskończoność, ale ona bardzo często odbywa się właśnie kosztem wysokiego wbudowanego śladu węglowego. Dlatego bardzo się cieszę i bardzo ważnym jest, żeby o tych dwóch rzeczach rozmawiać łącznie.
bowiem ten ślad węglowy wbudowany, on zawsze będzie, ale on musi mieć swoje uzasadnienie w poprawie efektywności energetycznej w budynku, tak aby w tym całym cyklu życia budynku on znaleźć ten taki balans, który pozwoli osiągnąć najbardziej optymalną efektywność energetyczną w całym cyklu życia budynku. I oczywiście ślad węglowy jest tutaj też kluczowy z tego względu, że on raz wbudowany zostaje w tym budynku i nic nie możemy z nim zrobić. O ile efektywność energetyczna, ona jest zarządzalna w całym cyklu życia budynku, bowiem możemy zawsze zastępować jedne źródła innymi, które będą mniejszą, które będą miały mniejszą emisyjność i tym samym możemy poprawiać efektywność energetyczną w budynku w całym cyklu jego życia. Ze śladem węglowym wbudowanym już nic nie zrobimy. I producenci oczywiście podejmują cały szereg działań. Dzisiaj chyba nie ma żadnego dużego, poważnego producenta materiałów budowlanych, który już dzisiaj nie myśli o tym, jak redukować wbudowany ślad węglowy swoich produktów. Myśmy w 2020 roku przedstawili nową strategię zrównoważonego rozwoju. To już jest druga strategia zrównoważonego rozwoju, 10-letnia, więc pierwsza została opublikowana już wiele, wiele lat temu, gdy już wtedy zastanawialiśmy się, jak redukować nasz wpływ na środowisko. Dzisiaj redukujemy nasz wpływ na środowisko, ale też zajmujemy się redukcją śladu węglowego w całym łańcuchu naszych wartości. Myśmy przebadali bardzo dokładnie naszą firmę i okazało się, że 94% śladu węglowego naszych produktów pochodzi z łańcucha dostaw. On nie powstaje w naszych fabrykach, tylko powstaje w fabrykach naszych dostawców, naszych kontrahentów. Więc dzisiaj naszą strategię zrównoważonego rozwoju objęliśmy na cały nasz łańcuch wartości i ambicją naszą jest, żeby do 2030 roku, a więc bardzo niedługo, zredukować ten ślad węglowy o 50% w całym łańcuchu wartości. Więc zaprosimy do tej koalicji efektywnościowej wszystkich naszych dostawców. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym responsem ze strony właśnie naszych kontrahentów. Była jakaś obawa, czy my jako gospodarka, jako przedsiębiorcy polscy też jesteśmy na to gotowi. Reakcja była bardzo pozytywna. Właściwie niemal wszyscy kontrahenci przystąpili do tej naszej koalicji i dzisiaj razem transformujemy naszą firmę, nasz produkt w kierunku właśnie bycia mniej emisyjnym, czy też ograniczenia tego śladu węglowego, o którym tutaj dzisiaj rozmawiamy. A takie pytanie się nasuwa, czy to powoduje wzrost kosztów tych materiałów? Ten koszt jest bardzo ważny. Wszyscy, niezależnie od tego, jak byśmy zaklinali rzeczywistość, koszt na końcu jest tym, co jest kluczowym elementem decydującym o zakupie. Więc oczywiście, że wszystkie rozwiązania muszą być optymalne też z punktu widzenia kosztowego. I taka obawa nam gdzieś tam rezonowała w trakcie prac nad strategią, ale podam tylko jeden bardzo konkretny przykład. Myśmy niedawno wdrożyli taki kamień milowy naszej strategii, mianowicie wyeliminowanie plastiku z opakowań do naszych produktów. Była duża obawa, czy to się da zrobić, jakie są potrzebne nakłady. Ostatecznie po projekcie pilotażowym, dzisiaj już jesteśmy po pełnej transformacji, okazuje się, że z punktu widzenia efektywności kosztowej jest to zero kosztowe, więc przeszliśmy na opakowania bezplastikowe. Z punktu widzenia rachunku ekonomicznego ten proces pozostaje bez wpływu na produkt. Więc są rozwiązania, są technologie. Efekt skali zapewnia, że ta transformacja może się odbyć optymalnie z punktu widzenia rachunku ekonomicznego, bez istotnego wpływu na klienta. Jeśli mógłbym tak, króciutko tak, uzupełnić, tak. Króciutko w nawiązaniu do tego, o czym dr Ambrozik mówił. Posłuchajmy się przykładem okna. W 2000 roku wymaganie dotyczące izolacyjności cieplnej okna było bodajże na poziomie 2,6 W na metr kwadrat Kelvin. Obecnie jest 0,9, czyli 3 razy mniejsze. No coś trzeba było z tym oknem zrobić, poprawić jego ramę, poprawić zestaw szybowy, wypełniacze i tak dalej, i tak dalej. No koszty wzrosły, ale to wcale nie znaczy, że ludzie w tej chwili w domach instalują okna o 2,6, tylko 0,9, dlatego że widzą w tym zysk. To samo dotyczy śladu węglowego. Myśmy opracowali taki raport, ślad węglowy budynku jednorodzinnego pod lupą, w którym pokazujemy, jaki wpływ
na budynek mają deklaracje, zobowiązania i działania firmy. Czyli pokazaliśmy, jak Saint-Gobain, dochodząc do neutralności klimatycznej, wpływa na obniżenie śladu węglowego budynku jednorodzinnego. Nasz wpływ w jakiejś perspektywie był około 18-19%, dlatego że potrzebne jest również zaangażowanie wszystkich innych, na przykład producentów betonu, który jest bardzo ciężki, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym powiedział, że koszty są niezwykle istotne, ale świadomość ludzi do tego, żeby stosować, pytać i tak dalej, jest daleko większa. No i jeszcze przepisy, prawda, które też, które też robią swoje. Jak już beton został wywołany do odpowiedzi, to ja może zapytam pana Jacka Boruca, co będzie z tym betonem, bo w zasadzie trudno sobie wyobrazić budownictwo to duże, zwłaszcza bez tego materiału, a jak wiadomo, beton powstaje z cementu, no, który jest, emituje ten dwutlenek węgla, tak? I to w dużych ilościach. To już dzisiaj zostało powiedziane, że właściwie wszędzie mamy do czynienia z emisją. Bardzo fajnie, że zostało powiedziane, że tą emisję dzielimy jakby na dwa pola. Jedna to jest ta emisja, która jest towarzyszy budynkowi wbudowanemu, a druga to jest ta, która jest związana z emisją z eksploatacji. Bardzo się cieszę, że padło słowo balans, bo ten balans jest rzeczywiście potrzebny, tylko w naszym przypadku brak tego balansu jest wywołany tym, że nie do końca wiemy, jak liczyć pewne parametry. O ile ślad węglowy wbudowany, powiedzmy, że potrafimy go jakoś dzięki deklaracjom EPD ogarnąć, o tyle jeżeli chodzi o emisję, to mówimy o źródłach energii, które w naszym kraju w sposób bardzo specyficzny nie są zdefiniowane. Pan Henryk powiedział o filmie z 1975 roku. Ja mniej więcej od tamtego czasu słyszę, że wybudujemy elektrownię jądrową i że to wpłynie na naszą gospodarkę. Mamy w Żarnowcu. W tej chwili budujemy chyba 3. Zobaczymy, czy to zmieni. Niemniej trudno nam się wypowiadać o tej emisji w najbliższym czasie i co gorsza, trudno planować, jak powinniśmy budować budynki. My jako firma budowlana jesteśmy takim integratorem tych rozwiązań, o których mówią producenci i które słyszeliśmy przed chwilą. Staramy się to właśnie w sposób uporządkowany balansować. I to jest odwieczny problem pod tytułem, który z kwantyfikatorów wybrać. Czy koszt, to co płacimy na końcu, czy te parametry związane ze środowiskiem, które tak naprawdę towarzyszą nam od całkiem niedawna dopiero. I teraz przechodząc do betonu. Beton rzeczywiście jest bardzo popularnym tworzywem, materiałem w naszym kraju i wielu innych. Jest popularny ze względu na jego dostępność, trwałość i bardzo wiele innych cech, które sprawiają, że wygodnie nam z niego budować. Jest taki dokument opracowany przez Światowe Stowarzyszenie Producentów Betonu i Cementu, który wskazuje mapę drogową, w jaki sposób chcą osiągnąć neutralność w 2050 roku. I on jest też pełen takich wyzwań i dylematów. Jeżeli dzisiaj rozmawiamy o innowacjach, to jest pełen szansy na innowacje. Dlaczego? Dlatego, że ta zerowa neutralność ma być osiągnięta w dużym uproszczeniu. 20% to stanowi to, co zmienimy w kształtowaniu budynków, czyli w sposób projektowania, wpłynięcie na receptę betonu, takie rzeczy osiągalne, rzeczywiście innowacyjne. Już dziś, tak? Już dziś. Możemy o tym myśleć, potrafimy sobie to wyobrazić. To jest zastosowanie innych technologii. 20% to są zmiany, to stowarzyszenie jest światowe, więc ono patrzy globalnie, to są zmiany związane z oszczędnością przy produkcji cementu, dystrybucji betonu, tam mówimy o tym, że lepiej stosować cement w silosach, a nie w workach, to już u nas zostało osiągnięte z kolei. Jest trochę miejsca na efektywność energetyczną, jeżeli chodzi o procesy, ale jest też informacja, że w zasadzie żaden z producentów cementu do 2050 roku nie wycofa się z technologii produkcji cementu, czyli w dalszym ciągu on będzie wysoce energetyczny. Ale za to jest 30% przewidziane na jakieś innowacyjne odkrycia, które sprawią, że zostanie zmniejszona ta emisja. Tutaj olbrzymie nadzieje pokłada się w przechwytywaniu dwutlenku węgla z produkcji.
Czy to się bardzo różni od sadzenia drzew i czegoś, co w tej chwili nazywamy greenwashingiem? To już pozostawiam ocenie wszystkich. Niemniej, według mnie, jeżeli mówimy o betonie, to powinniśmy się skupić na tym, co jest rzeczywiście osiągalne dziś i teraz, czyli na tych 20%, które jest związane z sposobem konstruowania budynków i z poszukiwaniem tych oszczędności i tych możliwości, które daje nam ten materiał już w tej chwili. I tu nawiążę do informacji, która padła wcześniej, czyli do pewnych barier, które stanowią przepisy. Nam w tej chwili przepisy w niektórych aspektach bardzo silnie mówią, kiedy coś jest dobre, a kiedy coś jest złe. Tak. I mamy kłopot z udowodnieniem tego, że coś jest dobre, pomimo tego, że nie zostało wykonane zgodnie z tymi przepisami. Jest taka francuska inicjatywa, która się świeżo w tej chwili skończyła. Zagadnienie betonu jest dość skomplikowane. Tam mówimy o wielu takich cechach, które mówią nam, czy beton jest dobry, czy zły. Wiele z tych cech wymaga właśnie zastosowania konkretnej ilości cementu. Jeżeli zastosujemy mniej, to z założenia myślimy, że on jest zły. Francuzi poszli tą drogą, żeby wyspecyfikować takie sposoby badań, które pozwolą nam odpowiedzieć na pytanie, czy beton jest dobry, czy zły, niezależnie od tego, czy został skomponowany według znanych wcześniej i rozumianych recept. Rozumiem, tak? Czyli bardziej takie modelowanie produktu, żeby on osiągnął wytrzymałość odpowiednią, tak? Ale innymi szereg metodami, cech, tak. Tak, niż sama zawartość cementu. No dobrze, a może prefabrykacja jest jakąś pomocą w tej sytuacji, bo o prefabrykacji też się sporo mówi, chociaż trzeba powiedzieć, że w Polsce nie jest powszechną technologią jeszcze. Czy jest nadzieja, że to się zmieni i czy są jakieś jaskółki, tak, tych zmian? Biorąc pod uwagę wyzwania klimatyczne, które pani bardzo pięknie na początku streściła i cele postawione przez Unię Europejską w zakresie dekarbonizacji gospodarki, jak również uzyskania neutralności klimatycznej, no prefabrykacja wydaje się być po prostu fantastycznym rozwiązaniem, a technologia modułowa, która jest na szczycie wszystkich rodzajów prefabrykacji, no, mówię to oczywiście jako spółka DMD Modular, ale też jako zupełnie obiektywna osoba, no niewątpliwie modularyzacja 3D jest tutaj fantastyczną również odpowiedzią. Dlaczego? No powodów jest bardzo wiele. Mówiąc o gospodarce obiegu zamkniętego, choćby, budynki wykonane w technologii modułowej 3D pozwalają na ich demontaż, przeniesienie, zaadoptowanie w innej lokalizacji, czyli tak naprawdę mamy możliwość wykorzystywania i zagospodarowania pewnym zasobem wielokrotnie. To jest na pewno coś, co jest absolutnie czymś unikalnym, porównując to do technologii tradycyjnej. Oczywiście krótki czas realizacji inwestycji to jest ogromna korzyść, która jest przez szereg krajów zachodnich bardzo mocno doceniana, dlatego też ta technologia bardzo mocno się rozwija w takich krajach jak Japonia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, ale również tutaj bliższe nam lokalizacyjnie kraje takie jak Niemcy czy Holandia, prawda? Kolejna pozytywna jakby rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście mówienia o korzyściach związanych z zastosowaniem technologii modułowej w tym ujęciu wyzwań klimatycznych, jest również jakość. I nie mówimy tutaj tylko o dbaniu o jakość taką estetyczną, związaną z wykonaniem pewnych rzeczy, ale również ten proces fabryczny jest związany z szeregiem testów, które muszą być wykonane na terenie zakładu produkcyjnego przed wyjechaniem modułu na plac budowy. I mam tu na myśli również testy szczelności do pewnego poziomu. Oczywiście testy szczelności mają jakby różną skalę, robi się je zazwyczaj po zamontowaniu, po zakończeniu całego budynku, ale można już na etapie fabrycznym w pewne parametry zmierzyć w fabryce. To jest na pewno ogromny atut, który wpływa na efektywność energetyczną również, tak? Gospodarka odpadem. Wiadomo, realizacja budynków technologii modułowej, czy w ogóle w prefabrykacji, w zakładzie
produkcyjnym powoduje, że to gospodarowanie odpadem jest dużo bardziej oszczędne. Tak? Ten odpad jest po prostu niższy i jakby na to wskazuje szereg raportów. I to jest zawsze gdzieś tam wpisane w strategię każdej firmy, bez względu na to, czy działa w technologii prefabrykacji betonowej, drewnianej, stalowej, 2D, 3D, komponentowej, zawsze to nastawienie na to, żeby jak najmniejszy był odpad, jest celem, ponieważ to bezpośrednio wpływa na koszt wytworzenia i ostatecznie również na rentowność biznesu. Tutaj odnosząc się do Pana również wypowiedzi i łącząc to jakby z prefabrykacją, prefabrykacja nie zastąpi, to znaczy nie wyprze technologii takiej tradycyjnej, bo tak naprawdę bez względu na to, o jakiej prefabrykacji mówimy, zawsze gdzieś to łączy się w pewnego rodzaju hybrydę. Zawsze mamy prace ziemne, zawsze mamy pewne elementy, które muszą być wykonane w systemach tradycyjnych, więc myślę, że to też jest jakiś ciekawy kierunek związany z transformacją, jak mądrze łączyć różne dostępne technologie na rynku, tak aby sumarycznie uzyskać budynek naprawdę efektywny energetycznie, zdrowy i korzystny dla naszego środowiska, które tworzymy, współtworzymy i z niego korzystamy. Jeszcze odnosząc się tutaj do Pani pytania a propos Polski, co zrobić, żebyśmy my tutaj mogli jakby bardziej z tego korzystać? Warto zwrócić uwagę na to, że Polska jest bardzo silną lokalizacją, jeżeli chodzi o prefabrykację. Także w Polsce mamy szereg firm, które działają w sektorze prefabrykacji, jakkolwiek no, te budynki zazwyczaj są lokalizowane poza granicami. Tak. Więc myślę, że mamy po prostu fantastyczną sytuację, ponieważ my to już mamy lokalnie. Mhm. Tak? To jest kwestia teraz być może zaimplementowania, być może przeprowadzenia szeregu jakichś takich działań też mających na celu edukację inwestorów i tych klientów końcowych, co spowoduje, że będziemy jeszcze bardziej konkurencyjni, bo my będziemy mieli to lokalnie wyprodukowane, tak? I jeszcze lokalnie zaimplementowane, odpady. Czyli de facto będziemy dużo bardziej efektywnie energetycznie i dużo lepiej wpisujący się jakby w tą całą neutralność klimatyczną, do której wszyscy tak. dążymy. Dziękuję. Teraz może przejdźmy do tych kosztów eksploatacji budynków, które jak wynika z badań, są największe. Tu też zapowiada się wiele zmian. W związku z tym mam pytanie do pani Aleksandry Stępniak. Jak będziemy ogrzewać budynki? Tak, no bo już wiemy, że ma być zakaz montażu kotłów gazowych, więc z siecią ciepłowniczą też tak nie bardzo wiadomo, co będzie. Więc w którym kierunku to pójdzie? Może zacznę od tego, że takim najtańszym, najlepszym i najczystszym źródłem energii jest efektywność energetyczna, o której tutaj już wszyscy troszeczkę mówili. I pierwszym krokiem do zastanowienia się, w jaki sposób ogrzewać nasze budynki, powinno być takie zaplanowanie tego budynku, żeby ten budynek miał jak najmniejsze zapotrzebowanie na energię, jak najmniejsze straty energii. Jak o to już zadbamy, to trzeba się zastanowić, gdzie możemy znaleźć energię, która już została wyprodukowana i którą możemy dodatkowo wykorzystać. I tutaj mam na myśli ciepło odpadowe. Ciepło odpadowe to jest olbrzymi potencjał wciąż niewykorzystanej energii i mamy mnóstwo takich dostępnych lokalnie źródeł, to są na przykład stacje metra, supermarkety. Nie mówię tylko o takim wysokotemperaturowym cieple odpadowym z przemysłu, ale to są też oczyszczalnie ścieków, więc w samym mieście mamy mnóstwo takich źródeł, ale również w budynku, bo my możemy odzyskiwać ciepło chociażby z wentylacji, co się dzieje powszechnie. I my na przykład w 2021 roku oddaliśmy do eksploatacji nową halę produkcyjną w Grodzisku Mazowieckim i tam zastosowaliśmy system odzysku ciepła, cały system ogrzewania oparliśmy na tym odzysku ciepła. Odzyskujemy ciepło z agregatów wody lodowej, ze sprężarek, ale również z powierzchni właśnie z kubatury hali produkcyjnej. Dzięki systemowi wentylacji jesteśmy w stanie odzyskać 80% ciepła odpadowego i wykorzystać je ponownie na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, czy również w procesach technologicznych. Więc tutaj bym powiedziała, że to jest clue, dlatego że wciąż mamy mnóstwo takich niewykorzystanych źródeł w Warszawie, nie tylko w Warszawie, w skali kraju. W samej Warszawie to jest potencjał ponad 3 terawatogodzin rocznie takiego ciepła odpadowego, które można by wykorzystać. Jak już
o te dwa elementy zadbamy, no to później oczywiście musimy się zastanowić, z jakich źródeł energii pokryć pozostałą część zapotrzebowania. No i wtedy nie ma wątpliwości, to co pani wspomniała, no tendencja jest taka i to jest oczywiste, będziemy odchodzić od paliw kopalnych na rzecz technologii czystych, na rzecz odnawialnych źródeł energii, czy biogazu, technologii wodorowych. I tutaj trzeba dostosować do swoich potrzeb, do tego, jakie jest realne teraz zapotrzebowanie budynku na tą technologię. Bez wątpienia, jeżeli, bo my jesteśmy na tej ścieżce transformacji energetycznej, ona będzie tylko przyspieszać i bez wątpienia my musimy zelektryfikować wszystkie sektory gospodarki, ale również sektor budynków. Dlatego źródła ciepła również to będą te źródła ciepła, które będą, które wpiszą się w tą elektryfikację. My zastosowaliśmy, już nawiązując do tej naszej fabryki, jako takie dodatkowe źródło ciepła, zastosowaliśmy pompy ciepła, ale też mamy na stand-by'u, na takie najbardziej krytyczne momenty, największego zimna, kotły elektryczne. No tutaj podstawą jest to, żeby ta energia elektryczna również była zielona, ale to są właśnie skojarzenie pomp ciepła z fotowoltaiką, to są na przykład kable grzejne też elektryczne, czy ogrzewanie podłogowe w skojarzeniu z pompami ciepła. Kluczem chyba jest taka hybrydyzacja tego ogrzewania, czyli nie skupiamy się na jednym źródle energii, tylko szukamy, gdzie możemy wykorzystać ciepło już wygenerowane, czyli to ciepło odpadowe, w jaki sposób inny, czysty możemy dostarczyć tą energię. I wcale bym nie negowała ciepłownictwa sieciowego, dlatego że tutaj, szczególnie w Polsce, mamy gigantyczny potencjał, jeżeli chodzi o ciepłownictwo sieciowe, tylko musimy pamiętać o tym, że ta transformacja budynków powinna iść w parze z transformacją ciepłownictwa sieciowego i odwrotnie, transformacja ciepłownictwa powinna iść w parze z transformacją i modernizacją budynków i my im więcej będziemy mieli obiektów takich o niskim zapotrzebowaniu na energię, tym lepiej to ciepło odpadowe, to ciepło systemowe będzie można do tego dostosować. No i jakby taką naturalną drogą to jest przejście na technologie niskotemperaturowe, zasilane również z pomp ciepła, ze źródeł ciepła odpadowego, czy z innych zielonych źródeł energii. Więc tutaj samego ciepła sieciowego bym nie negodowała, natomiast na pewno musi tam nastąpić transformacja źródeł energii. Tak, ja z tym ciepłem sieciowym tak powiedziałam, bo czytałam niedawno o tym, że no, sposób produkowania energii w elektrociepłowniach też musi się zmienić, tak? Musi, to nie może być energia z węgla, tak? Czy ciepło z węgla, no i oni też muszą się transformować, żeby to ciepło, które dostarczają, też było czyste, prawda? Dobrze, ale teraz może na chwilę przerzućmy się z materiałów na sposób zarządzania inwestycją budowlaną. To nie jest może duży kawałek tego śladu węglowego, ale jednak zawsze. Czy nowoczesne metody zarządzania procesem budowlanym, takie jak BIM, ale w rozumieniu nie modelu do projektowania, tylko właśnie tego zarządzania i jakieś inne narzędzia cyfrowe. Czy tu jest jakiś potencjał właśnie, bo to samo w sobie jest innowacją, tak? I nowoczesnymi technologiami, ale w jaki sposób one mogą nam pomóc? Ja myślę, że trudno mówić o tym, że akronim BIM tak bardzo mocno ingeruje w zarządzanie. Znaczy oczywiście jedno z tłumaczeń tego akronimu to jest management, ale ten management mimo wszystko opiera się bardziej na uzyskaniu i przechowywaniu, przetwarzaniu danych, przetwarzaniu informacji. To zarządzanie rodzi nam się dopiero, kiedy dysponujemy tą informacją. Wtedy powstaje taki matchmaking, z którym można kolaborować pomiędzy, we wszystkich tych aspektach, które zostały powiedziane, nawet przed chwilą, jeżeli mówimy o wielu źródłach ciepła, no to my musimy wiedzieć, gdzie one są, musimy wiedzieć, jak je uzyskać, jak je przekazać i co z tym zrobić, więc mamy olbrzymi kłopot z posiadaniem właściwej informacji. I tutaj rzeczywiście BIM daje nam jakąś szansę. Ja myślę, że wszyscy pamiętamy taki bardzo popularny na wszelkich cyfrowych wydarzeniach wykres McKinsey Group, który pokazuje brak wzrostu produktywności w produkcji budowlano-montażowej na tle wzrostu produktywności wszystkich innych branż. I tam się wpisują takie właśnie te trzy znane nam ostatnio akronimy, czyli CAD, CAM i BIM i pokazuje, że to nic nie zmienia.
Bo problem polega na tym, i to McKinsey podkreśla, że samo przechowywanie informacji lub pomysł na przechowywanie informacji to nie wszystko. Za tym musi pójść za tym zmiana sposobu myślenia. Musimy czego innego zacząć wymagać od siebie, czyli w kontraktach co innego zacząć kupować i w nieco inny sposób dzielić się ryzykami, dzielić się informacjami. Czy do tego dojdzie, to jest kwestia, która jest trochę w nas, trochę w regulatorze rynku, trochę w otoczeniu i wymaganiach tego otoczenia. Więc to zarządzanie będzie się zmieniać pod wpływem możliwości cyfrowych, które powstają, ale tak jak ChatGPT zmienia w tej chwili nasze postrzeganie pewnych informacji, to nie znaczy, że to musi nas zrewolucjonizować. Oczekiwałbym od nas, że dość szybko na bazie tej fali rewolucji, czy na bazie oczekiwań związanych z falą termomodernizacji, uda nam się uzyskać konsensus, jeżeli chodzi o informacje, które będziemy zbierać. Po to, żeby jak najszybciej w perspektywie miast móc dysponować tą rozproszoną informacją i móc ją wykorzystać do różnych celów. Do celów związanych z pozyskiwaniem źródeł ciepła, do celów, jeżeli chodzi o stosowanie elementów prefabrykowanych, czy to jeżeli chodzi o docieplenia, czy jeżeli chodzi o wznoszenie budynków, czy jeżeli chodzi o wykorzystanie pewnych budynków, w których czas eksploatacji się kończy lub sposób eksploatacji wyczerpuje. My tuż obok tego budynku mamy jeden z budynków prefabrykowanych, nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, Muzeum Sztuki Nowoczesnej postawiło swój pawilon tymczasowy i to był pawilon ściągnięty z Niemiec, była produkcji austriackiej, prefabrykowany w elementach drewnianych. On przez 5 lat czekał na swoją okazję, został ściągnięty do Polski, postawiony i od paru lat służy. To są takie przykłady, w których no, ta informacja musi być gdzieś przetwarzana, żebyśmy mogli zdroworozsądkowo i zielono organizować nasze korzystać życie. Z tego, tak, tak. Czyli może jeszcze porozmawiajmy, jak nie marnować tej energii. Tak, wiadomo, że no, takie dobre gospodarowanie zasobami pomaga na każdym kroku. I chodzi mi o taką energię właśnie darmową. Trochę pani Aleksandra powiedziała o tym odzysku. A jak jest ze światłem dziennym i jego wykorzystaniem, tak? Czy to może coś w jakiś sposób pomóc? No, oczywiste skojarzenie jest z oświetleniem, ale może to nie wszystko, może coś jeszcze. Dziękuję bardzo za to pytanie. Ono jest bardzo dobre, bo troszkę myślę, że zmienia naszą optykę. Dotychczas rozmawialiśmy o bardzo skomplikowanych rzeczach. Ślad węglowy, który ciągle uczymy się jak mierzyć. Life cycle assessment, czyli ocena cyklu życia całego budynku. Ale troszkę pominęliśmy najważniejszą grupę, czy najważniejszy podmiot w tym wszystkim. Na samym końcu jest nasz klient, konsument naszych produktów i materiałów, który musi się przekonać, że to, co my produkujemy, o czym mówimy, takie piękne rzeczy, jest dla niego ważne, cenne i chce to mieć u siebie w domu. Myśmy co roku wydajemy taki raport Barometr Zdrowych Domów, gdzie właśnie oceniamy wpływ budynków na zdrowie ich mieszkańców. Czyli mówimy o efektywności energetycznej de facto, bo do tego się to sprowadza, tylko perspektywą człowieka. I to jest bardzo dobry moment, żeby o tym wspomnieć, bo myśmy na potrzeby właśnie raportu Barometr Zdrowych Domów przeprowadzili reprezentatywne badania na grupie osób, którzy w ostatnich 5 latach dokonali renowacji swojego domu, czyli poprawili efekt, byśmy powiedzieli tutaj w tej grupie ekspertów, poprawili efektywność energetyczną swojego budynku. A myśmy ich zapytali, co ich skłoniło do tego, żeby wykonać ten wysiłek termomodernizacyjny. I okazuje się, że, proszę pozwolić, że przytoczę konkretne dane, okazuje się, że na pierwszym miejscu tym motywem, dla którego oni się zdecydowali na poprawę efektywności energetycznej, to była poprawa komfortu ich mieszkania. To było 75% wskazań. Na drugim miejscu była zmiana wizerunku, wizualna ich domu czy mieszkania. 70% wskazań. A chęć obniżenia rachunków, czy też poprawa właśnie zmniejszenia zużycia energii, tylko 30% osób wskazało to jako ten motywator do przeprowadzenia tej termomodernizacji. Więc pani zapytała o to światło dzienne. No właśnie my chyba powinniśmy zacząć trochę mówić o tej efektywności energetycznej innym językiem. Mówiąc o tym, że poprawiając efektywność energetyczną,
tak naprawdę poprawiasz sobie komfort swojego mieszkania. Wpuszczasz światło dzienne, które jest bardzo najzdrowszym źródłem światła, bo jest darmowym, ale też masz bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie, bo możesz zastosować naturalne metody wentylacji, przewietrzania zamiast systemów klimatyzacji, które jednak zużywają energię. Więc no właśnie takie zbliżenie trochę do natury no daje nam właśnie możliwość wykorzystywania tych naturalnych źródeł energii bez ich konieczności przetwarzania, ale to jednocześnie daje taką inną perspektywę na skomplikowane rzeczy, o których my rozmawiamy, taką perspektywę człowieka. I do tego bardzo gorąco namawiam, żeby o tym nie zapominać, bo koniec końców ta zielona rewolucja, ona musi się odbyć w naszych domach, u naszych sąsiadów, naszych kolegów, koleżanek, a więc to oni muszą dokonać, zagłosować na te nasze technologie swoimi pieniędzmi. Więc ta zmiana perspektywy jest bardzo ważna i bardzo się cieszę, że w tej debacie też pani o to zapytała. Tak. A właśnie jak to jest z zainteresowaniem zielonymi technologiami ze strony inwestorów, tak? Pan tu bardziej może myślał o tych osobach prywatnych, ale ja też chciałabym zapytać o tych inwestorów publicznych i inwestorów prywatnych, takich komercyjnych budynków. Pani Ewelino, czy pani jakoś widzi taki trend na przykład w stosunku do prefabrykacji, tak? Bo wiele budynków na przykład właśnie edukacyjnych, one mogłyby być tak projektowane pod kątem zapotrzebowania takiego demograficznego, prawda? Czyli więcej dzieci, mniej dzieci, prawda? Większa szkoła, mniejsza szkoła czy przedszkole. O tym architekci piszą, ale czy to w ogóle się zdarza? To jest bardzo ciekawe pytanie i zastanawiam się, jak na nie odpowiedzieć. Zaczynając od bardzo krótkiej odpowiedzi, tak, na pewno zainteresowanie jest. My nie jesteśmy generalnym wykonawcą, tylko dostawcą tej części modułowej. Wysyłamy nasze rozwiązania w różne lokalizacje. Oddaliśmy w tym momencie bardzo ciekawe trzy kondygnacje, które stanowią nadbudowę istniejącego budynku w Kopenhadze. Czyli mówimy o takim zjawisku dogęszczania struktury miasta. Czyli też takie ciekawe zjawisko, myślę, że bardzo dobrze wpisujący się też ten obieg zamknięty gospodarki. I tutaj w tym konkretnym przykładzie rzeczywiście w ogóle Dania jest bardzo, bardzo mocno ukierunkowana na ekologię w budownictwie. I tutaj rzeczywiście był bardzo duży nacisk na tak zwane Bloodur testy, czyli testy szczelności, które są u nich wpisane po prostu w regulacje odbiorowe. Co też świadczy o tym, że ta efektywność energetyczna jest wymagana, aczkolwiek to już jest w regulacjach. To nie jest żadne zjawisko nowatorskie, zadziwiające. Tylko to standard. To jest standard, tak? To już jest standard. I spostrzeganie prefabrykacji 3D w Danii jest bardzo pozytywne i właśnie bardzo mocno związane z tą jakością, która pozwala na to, żeby też te testy nawet można było mieć trochę więcej niż rzeczywiście to prawo wymaga. Jeżeli chodzi o rynek brytyjski, bo też tam dostarczamy nasze rozwiązania, w tym momencie zakończyliśmy pracę nad akademikiem modułowym w centrum Edynburga i za moment powstanie drugi akademik, który jest już u nas wyprodukowany. Tam z kolei, z racji tego, że to jest akademik, czyli to jest budynek, który będzie wynajmowany, bardzo istotne z poziomu inwestora były koszty eksploatacji w czasie, tak? W związku z czym jak najbardziej było to brane pod uwagę. W tym momencie jesteśmy w trakcie realizacji bardzo interesującego projektu w Polsce na terenie Mysłowic, terenie pokopalnianym, który to projekt jest projektem realizowanym ze środków unijnych pod tytułem Budownictwo modułowe efektywne energetycznie i procesowo właśnie w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Czyli już sama nazwa tego przedsięwzięcia wskazuje na to, że tutaj właśnie w tym konkretnym przedsięwzięciu doprowadzamy do pewnej synergii budynku z tymi wszystkimi wartościami ukierunkowanymi właśnie na neutralność energetyczną. I to dzieje się tutaj lokalnie w Polsce, w Mysłowicach. Tak, i to jest budynek wielorodzinny, to jest budynek wielorodzinny, tak. I tutaj znowu, ponieważ budynek będzie we władaniu przez gminę Mysłowice, znowu koszty eksploatacji
są niezwykle istotne, ponieważ to są koszty, które będą regularnie ponoszone. Teraz bez względu na to, czy to jest klient prywatny, który musi zapłacić ze swojej kieszeni prywatnej, czy to jest klient instytucjonalny, czy to jest klient komercyjny, tak naprawdę te koszty eksploatacji są absolutnie istotne, nie da się tego absolutnie pominąć. Więc coraz to, co widzimy, jest takim, myślę, bardzo pozytywnym zjawiskiem, że inwestorzy mają coraz większą świadomość brania pod uwagę tego tak zwanego czwartego wymiaru czasu. Czasu, czyli kosztu w czasie. Czyli nie jest brana pod uwagę tylko ta kwestia takiego Excela, tu i teraz, tyle wydam na realizację budynku, tylko jest również brana pod uwagę ta perspektywa w czasie, ile zaoszczędzę, kiedy poniosę być może większe koszty właśnie korzystając z pewnych rozwiązań instalacyjnych czy innego rodzaju rozwiązań, ile jestem w stanie oszczędzić w czasie. I to również, myślę, jest dość ważny aspekt w kontekście wyceny nieruchomości, prawda? Bo coraz częściej fundusze czy inne instytucje, które zakupują obiekty, biorą pod uwagę w wycenie również to, jakie systemy zostały zastosowane i na ile ten budynek jest efektywny energetycznie, czyli będzie opłacalny i tani w utrzymaniu w czasie. Także odpowiadając krótko, tak, jest zainteresowanie, ale czy to jest coś innowacyjnego, to zainteresowanie? Nie, myślę, że to jest naturalna sytuacja w związku też z wysokimi kosztami energii i generalnie trendem. Bardziej myślę o przełamaniu tych przyzwyczajeń, prawda, i o zmianie sposobu myślenia, która musi nastąpić nie tylko w branży, ale też i po stronie inwestorów, prawda? Na pewno wydatkowany pieniądz, czy z prywatnej kieszeni, czy z publicznej, jest pieniądzem wydatkowanym, który każdy z nas bardzo mocno odczuwa, więc tak. To jest chyba najszybszy sposób edukowania przez niestety wysoki koszt. To prawda. Czy ktoś jeszcze chce dodać? Do, jak tak, siedzę tak, koło pani tak? prezes, to zawsze chętnie coś dodam. Szczęśliwie żyjemy w gospodarce kapitalistycznej, więc jest duża konkurencja. A skoro jest konkurencja, no to każdy z nas musi odnajdywać swoje przewagi. Skoro siedzą przedstawiciele takich firm jak tutaj. Zacnych niezwykle, które widzą w tej umownej zieloności swoją przewagę, to znaczy, że jest zapotrzebowanie rynku. Nie mam co do tego wątpliwości, że jest zapotrzebowanie. Natomiast to, co pani prezes powiedziała, a jak to potem przełożyć na fakty, to już rzeczywiście trochę gorzej. Ja upatruję przyszłość w młodych ludziach, dlatego że o tym też dyrektor Borys mówił, następuje cyfryzacja. I jakbyśmy nie podchodzili do BIM-u, projektowania i tak dalej, jesteśmy w świecie cyfrowym i będziemy w świecie coraz bardziej cyfrowym. Również jeśli chodzi o media społecznościowe. I cała informacja, przekaz, argumenty, dowody są czasami dosyć płytkie, ale jednak znajdują się właśnie w tym świecie takim zupełnie cyfrowym. A zatem naszą rolą jest to, żeby jak najwięcej dowodów dostarczyć na to, że rzeczywiście to, co my oferujemy, jest zielone, po to, żeby temu dość powierzchownemu zapotrzebowaniu dać odpowiedź. Dać odpowiedź. Jak się mogę uzupełnić, bo wydaje mi się, że powiem coś ponad to, co wspomniał dyrektor Kwapisz. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, tak pani powiedziała, to zacne grono firm, to my nie tylko powinniśmy odpowiadać na zapotrzebowanie klienta, my, wydaje mi się, powinniśmy też wziąć odpowiedzialność za kształtowanie tych potrzeb klienta, żeby to zapotrzebowanie właśnie zmierzało w kierunku pożądanym przez planetę, klimat i nasze otoczenie. Więc wydaje mi się, że tutaj też nacisk na to taką edukację, o której wspominaliśmy lekko, też powinien być z naszej strony bardzo duży, bo my jesteśmy chyba w takim gronie, że to my wyznaczamy pewne trendy i pewne kierunki zmian, a nie tylko na nie odpowiadamy.
Tak, tak. Tu pan dyrektor podesłał mi przed debatą opracowanie Polish Green Building Council dotyczące liczenia śladu węglowego i tam jest właśnie tam napisane, że działania edukacyjne w zasadzie w każdej perspektywie, w każdym wymiarze jest bardzo duże tam przywiązanie do tego, żeby edukować, bo to jest nowe i wcale nie takie łatwe do zrozumienia. Ja jeżeli mogę dodać, to tylko jedna rzecz, bo bardzo to się wydaje wszystko bardzo proste z dzisiejszej rozmowy, ale musimy jakby mieć świadomość, że to, co w tej chwili się zaczyna dziać tak naprawdę, jeżeli chodzi o, nazwijmy to, zieloną rewolucję, to jest początek pewnej lawiny. My w tej chwili, chcąc zmienić nasze otoczenie i poprawić to nasze oddziaływanie na planetę, za chwilę w dość mocny sposób zaczniemy zmieniać rzeczywiście otaczającą nas rzeczywistość. Dlaczego? Odchodząc od produkcji ciepła z węgla, przestajemy produkować popiół. Popiół, który jest elementem składowym produkcji betonu. Nie robiąc następnej rzeczy, znowu tracimy jakieś źródło czegoś, które gdzieś w czymś bierze udział. To jest jeden aspekt, czyli tych zmian materiałowych, zmian technologicznych, które będą musiały nastąpić, ponieważ źródła materiałowe i technologiczne przestaną istnieć. Drugą rzeczą jest ta zmiana klimatu, na którą próbujemy odpowiedzieć, ją minimalizując, ale ona jest już faktem. My w tej chwili cały czas jeszcze dzisiaj, rozmawiając tutaj, boimy się o zimę i o to, jak zagrzejemy nasze mieszkania. Tymczasem naszym problemem staje się podniesienie temperatury. I my zaczynamy myśleć o tym, że my mamy 41 stopni przewidywane w Polsce za 20-30 lat. I musimy szykować się z odpowiedzią na ten aspekt. To są rzeczy, których jeszcze w tej chwili nie bierzemy pod uwagę, a rzeczywiście musimy zacząć. I tak samo tu jest racja, bo tak naprawdę jeżeli my jesteśmy gdzieś zagrożeni, w którymś momencie w roku jesteśmy zagrożeni blackoutem, to nie jest zima, o której wszyscy mówią się martwią o energię w zimie, tylko to jest lato. No ale to też wynika z tego, skąd my bierzemy energię, jaki jest miks energetyczny w Polsce. Ja bym jeszcze do tego wszystkiego dodała, edukacja jest super ważna, ale też można zobaczyć, co się ostatnio dzieje i tak naprawdę my ostatnio żyjemy w takim permanentnym kryzysie. Mieliśmy COVID, była agresja Rosji na Ukrainę, jest wciąż kryzys energetyczny i tak naprawdę to też, co się dzieje, bo już o zmianach klimatu, o potrzebie zielonej rewolucji, to się mówi od lat, tylko to ostatnio rzeczywiście bardzo mocno przyspieszyło. Taki początek chyba tego przyspieszenia to był 2019 Green Deal, gdzie wtedy Unia Europejska postanowiła, obrała sobie ten cel neutralności klimatycznej. Natomiast w tej chwili też to wszystko, co się dzieje i z jakiego kryzysu, w jaki kolejny kryzys my wpadamy, to też implikuje i zmiany i w budownictwie, i zmiany świadomości, w zmianę percepcji pewnych rzeczy. Świetnym przykładem jest też 2017 rok i to, co się w Polsce zadziało w związku z tym, że były takie intensywne epizody smogowe. I nagle to jest to, co tu było powiedziane, całe social media zawrzały i wszyscy ludzie zaczęli mówić o tym, że oni są truci smogiem. No i wreszcie ten temat stanął na agendzie rządowej i coś się z tym zaczęło dziać. Więc to, jakie zmiany... My żyjemy w takim świecie, który jest miotany mnóstwem megatrendów trwających. Cyfryzacja, elektryfikacja, te zmiany klimatu, urbanizacja, to jak dużo ludzi przenosi się do miast. Problemy z dostarczeniem żywności, z problemem dostarczeniem wody pitnej. Ale z drugiej strony jesteśmy bardzo podatni na takie jednorazowe impulsy, które się teraz dzieją, te kryzysy, fale jakichś zainteresowań jakimś tematem właśnie w social mediach, przez to, że żyjemy w tym świecie digitalnym, więc to też napędza tą zmianę, również zmianę w budownictwie. Tak, tak, to powoduje w ogóle większą otwartość na takie zmiany, prawda? Pani Aleksandro, jeszcze proszę mi powiedzieć o sztucznej inteligencji trochę i o IoT w eksploatacji systemów grzewczych, tak? To się akurat idealnie wpisuje w tą cyfryzację, o której tutaj przed chwilą było. No, bez wątpienia to jest jakaś przyszłość, no bo my wszyscy wiemy, że my prywatnie, nawet nasze dzieci żyją coraz bardziej w świecie cyfrowym i to jest nieuniknione. Ale to jest tak naprawdę, ta cyfryzacja może działać bardzo mocno na naszą korzyść i są chociażby takie aplikacje, takie rozwiązania, które mogą systematycznie monitorować nasz budynek,
dzięki odpowiedniemu opomiarowaniu tego budynku, oczujnikowaniu go, one potrafią tworzyć modele takie termodynamiczne budynku i aktywnie odpowiadać na jakieś anomalie, na zapotrzebowanie, analizując też pogodę, projektując, jakby przewidując zapotrzebowanie na kolejne dni takiego budynku na ciepło czy na chłód, bo to jest bardzo istotny temat, chłód. I tak naprawdę w debacie o zapotrzebowaniu na energię budynków powinniśmy mówić i o chłodzie, i o cieple. I dzięki temu to jest, no, takie inteligentne zarządzanie budynkiem umożliwia również dużo niższe rachunki za tą energię, dużo mniejsze koszty energetyczne, a tak naprawdę jeżeli my nie mamy własnego źródła, tylko jesteśmy wpięci w sieć ciepłowniczą, to są narzędzia, które umożliwiają również przesyłanie tych danych do dostawcy energii i dzięki temu my możemy w bardzo łatwy i prosty sposób zarządzać podażą energii w zależności od popytu na tą energię, aktualnego popytu. I to jest klucz, no bo my dzięki temu bardzo mocno wywindujemy tą efektywność energetyczną danego obiektu, tak? Czy chociażby duże instalacje HVAC-owe, które mają centrale wentylacyjne, te centrale tam wszędzie, gdzie są silniki elektryczne, no, powinny być podłączone do przetwornic częstotliwości, które sterują pracą tych silników. No i też jest możliwość wdrażania aplikacji, które na bieżąco analizują pracę tych silników i na bieżąco modyfikują w zależności od potrzeb tą pracę. Tak. Dostosowują, więc to jest i zarówno w wentylacji, w chłodnictwie, w ogrzewnictwie. Mamy mnóstwo takich dostępnych na rynku, bo to wszystko, wszystkie technologie, o których tutaj rozmawiamy, to są technologie dostępne, wystarczy po nie sięgnąć ręką. I iść tą, trzeba mieć tą ścieżkę zielonej transformacji. Trzeba mieć świadomość. Właśnie jeszcze ostatnie pytanie chciałam zadać. Czy projektanci i wykonawcy, bo no jakby te systemy, prawda, te rozwiązania, to ktoś musi przyjąć. To prawdopodobnie, to znaczy inwestorzy, którzy budują domy jednorodzinne, to się bardzo tym interesują, ale już w większym budownictwie to nie inwestorzy o tym decydują, tylko najczęściej właśnie projektanci, wykonawcy. Czy oni będą potrafili weryfikować te materiały i wybierać te najbardziej neutralne dla środowiska, czy jednak złapią się na greenwashing? To też takie jest pojęcie. Trochę dyskutowaliśmy o tym z panem Henrykiem, jak to jest. Jak taki projektant, taki architekt ma sprawdzić? No tu wiało optymizmem w tym naszym panelu, więc tutaj łyżeczka dziegciu. No boję się, że to nie jest prosta rzecz. Na rynku bardzo konkurencyjnym to jest jedno z takich narzędzi, żeby powiedzieć, że jest się ekologicznym, ale nic za tym nie stoi. I tak jest, tak się dzieje, to nie ma co do tego wątpliwości. Oczywiście są takie odpowiedzialne firmy jak tutaj. My mamy, mogę powiedzieć, że na przykład w Saint-Gobain mamy regularnie takie warsztaty, szkolenie, które pokazują nam, jak nasze kreatywne działy marketingu nie powinny komunikować naszych przewag związanych z zielonością, umowną zielonością, bo to łatwy kanał do pokazania. Czy jest sposób na to, żeby oddzielić greenwashing od prawdy? Nie jest to proste. Oczywiście są na to dokumenty, takie jak deklaracja środowiskowa, ale boję się, że niewiele osób wie, co to jest. Jedna z naszych marek, Isover, 15 lat temu, to była chyba jedna z pierwszych deklaracji środowiskowych na rynku polskim dla wełny szklanej. O ile nie pierwsza, a na pewno jedna z pierwszych. Boję się, że przez te 15 lat, mimo że promujemy tę deklarację środowiskową, jeszcze nie przebiła się do świadomości fachowców, takich jak projektanci. Może coraz bardziej, ale nie. Jakoś trzeba to oddzielić. Była mowa o cyfryzacji i niestety o powierzchowności, czyli czerpiemy informacje my jako ludzie, dosyć powierzchowną, trudno nam wniknąć w głąb, czy my na przykład wiemy, dlaczego jest lepiej wysłać maila niż napisać kartkę papieru. No zdaje nam się, że lepiej wysłać maila, dlatego że kartka papieru wymaga wyprodukowania, to jest ileś dwutlenku węgla, ale nie wiem, czy ktoś z nas wie, ile przechowywanie w chmurze jednego maila jest gramów. Też kosztuje. No. Tak.
Więc to nie jest takie zero, to nie jest takie zero-jedynkowe. Musi być, ja znowu wracam do mojej mantry, musi być przekonanie inwestorów, architektów i ostatecznie ludzi, którzy kupują mieszkanie, dom, że musi istnieć jakiś dowód na to, że ten dom jest bardziej, ma mniejszy niekorzystny wpływ na środowisko niż dom konkurencji. Ci, którzy są odpowiedzialni, pokazują dowody w postaci faktów, czyli na przykład ile jedna jednostka funkcyjna, bo tak się nazywa, czyli na przykład ile jeden metr sześcienny danej izolacji powoduje emisji dwutlenku węgla. Można to przeliczyć. Dotrzeć trzeba do ludzi i przekonać ludzi, żeby tego szukali. Jak to zrobić? Nie wiem, ale mamy kreatywne działy marketingu. To tym może akcentem zakończmy naszą debatę. Ja bardzo już Państwu dziękuję za ciekawą dyskusję. Powiedzieliśmy sobie trochę o tym, co czeka branżę budowlaną w najbliższej przyszłości. Czy będzie to zielona rewolucja? Zielona ewolucja czy zielona transformacja pokaże czas, ale niewątpliwie czekają nas bardzo duże zmiany w zakresie i produkcji materiałów, i projektowania, i procesu budowlanego, i wykorzystywanych źródeł energii. Może nawet największe, jakie były w ostatnich latach, i wiele jeszcze pracy przed nami i może tym optymistycznym akcentem zakończymy. Bardzo dziękuję za dyskusję.